Jesteśmy w klubie Lapidarium w Sandomierzu. Chcę powiedzieć, że to jest fantastyczny klub. Ta część tego klubu to jest najstarsza piwnica w tym mieście, tak dobrze zachowana. Kiedyś tutaj był klub takiego stowarzyszeń twórczych. W tej chwili też to jest podlega, jak wiecie, Sandomierskiemu Centrum Kultury i w związku z tym proszę tutaj jednego gitarzystę basowego chyba, tak? Żeby się zachowywał troszkę kulturalnie. Chyba, że chce się tak wygłupiać, to też może. Słuchajcie, kochani, bardzo się cieszymy, mogę powiedzieć w imieniu melomanów, sam jestem melomanem, śpiewającym zresztą też, tak? Żeście zawitali po 4 latach do Sandomierza, tak? Tak, no mniej więcej. Byliście ostatnio w 12, teraz jest 16, to tak no, wygląda. Przełom 10-11, czyli tak? Około 5. Aha. Od 5 lat. Przedstawcie się może po kolei. Dobry, Wojtek jest... Marszałek, menadżer zespołu. Marcin Duchnik, perkusja. Żyłek Grzegorz, gitara. Pochodzenie Sandomierz. Oczywiście. Karol Karolus, bos. Pochodzenie Grzegorzański. Słuchajcie, kochani, dzisiaj miałem okazję odsłuchać waszej wspaniałej kompozycji On the Corner, tak? Czy to around coś takiego? Corner. Around the corner. No, around it, wokół cornera, tak. Rogu. Naprawdę kapitalna, bez lania wody, kompozycja i wykonanie fantastyczne, bo to był wasz chyba taki... ten hit, prawda? Jubileuszowy koncert w Toruniu. Koncert. Tak, można. Gdzie to było nagrane? To było nagrane w Toruniu 1 lipca 2016 roku. Czyli w tym roku. Tak, mieliśmy tam urodziny, obchodziliśmy wspaniały jubileusz. Urodziny kogo? Zespołu? Dziesięciolecie, tak. Dziesięciolecie już, tak. I z tego festiwalu nagrany został teledysk właśnie do utworu Around the Corner. Mhm. Bardzo piękny zresztą zrobiony, profesjonalnie, cieszymy fantastycznie. Cieszymy się, że się podoba. Tak, profesjonalnie stworzony przez też naszego przyjaciela Pawła Skotarskiego, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. On skąd jest? On jest też z Tarnowa. Jest Tarnowa. To jest też nasz przyjaciel, który zajmuje się sztuką filmową, więc tutaj wielkie dzięki dla niego. Też dzięki dla Marka Ostrowskiego, którego tutaj nie ma z nami, ponieważ przygotowuje się do występu, więc też trzeba wspomnieć, że Marek Ostrowski. Ale jeden wokalista... tu Ostrowski jest, tak? To jest, jesteście braćmi? Nie. Wadowski i Różański. Ale Ostrowski, tak, bo. Nie ma go. Polacy mają to do siebie, że są znani na świecie z narciarstwa, bo jest Kowalski, Ostrowski, Wadowski, czyli wszystkie ski to pochodzi z Polski. Także no tak. Tutaj taka dygresja. Także. Around the Corner, nowy teledysk, nowy klip z festiwalu rocka progresywnego w Toruniu, zamieszczony na YouTubie, na Facebooku. A płytę też wydaliście jakąś ostatnio? Może koledzy się wypowiedzą na ten temat, bo kto jest, to jest wasza wspólna kompozycja chyba, czy nie? Raczej nie. Zdecydowanie wspólna. Wspólna, tak? To proszę powiedzieć coś na temat, ewentualnie, czy nagraliście w ogóle jakąś płytę? Czy macie jakiś dorobek płytowy? Mamy 3 na płyty. Na 3, tak? Tak? No to proszę powiedz. Pierwszą płytę to była epka promocyjna i tam były 4 numery tylko, a kolejne płyty to już po 6-7 utworów pełnowymiarowe, wydane na kompakcie i na winylu. Wiem, że wasze kompozycje często są długie, prawda? Bo i ta co odsłuchałem... Dobrze czujemy w kompozycjach około 6,5 do 7 minut, 8 czasem. Aha, no. Natomiast teraz wyjątkowo na naszej płycie znalazła się kompozycja, która na 15 minut. Rodzaj muzyki, którą uprawiacie, nazywacie rockiem progresywnym, czy art rockiem, tak? Tak, rock metal progresywny. Proszę? Rock metal progresywny. Bo na stronie waszej tej firmowej tak to jest nazwane. O metalu tam nie jest wspomniane. Ale to nic. Słuchając waszej próby, zauważyłem, że lubicie mocne dźwięki. Zdecydowanie. Oj, tak. Tylko mocne, bo tam parę balad też jest. I macie tutaj sporo tych, że tak powiem, tych pieców i tej aparatury, to takiej ilości niesamowite. To nie na taką małą salkę, jak tutaj w Lapidarium. No rzeczywiście, ile sprzętu... No, może nie rozkruszy tych murów, bo jak no, na początku są świetnie zachowane. Postaramy się po koncercie zostawić je w tym samym stanie. No dobrze by było, wiecie, bo to jest jednak XIV wiek tutaj to pomieszczenie. Bo chcę wam powiedzieć, że Sandomierz to jest miastem bardzo starym, 1000 lat historii.
Wiecie, tak? A kto pierwszy wspomniał Sandomierz? Proszę bardzo, z historii małe powtórzę. Znaczy, ja wspomniałem, bo z Sandomierza pochodzę, więc oni ode mnie usłyszeli. Tak, a nie jesteś tak stary, żeby wspominać... Grzegorz pochodzi z Sandomierza. Ale słuchajcie, słuchajcie, powiem wam tylko tak a propos, że znajdujemy się w mieście, które parę dni temu dosłownie obchodziło 730. rocznicę drugiej lokacji, czyli 1286, tak, i 2016. To Leszek Czarny założył tutaj nowy Sandomierz, nowy w sensie, że drugi raczej, drugi, prawda, bo pierwsza lokacja to była w okolicach Jakuba i tego wzgórza tak zwanego staromiejskiego, ale tam w XIII wieku aż trzy razy Tatarzy napadali i wyżynali tych naszych przodków. To tym ale... bardziej cieszymy się, że możemy w okolicach jubileuszu wystąpić tak, tutaj. No właśnie. Właśnie w tym wspaniałym mieście, w tym wspaniałym warto ludzie. Coś wiedzieć, prawda, tak, na ten temat. Jest to dla nas zaszczyt. I chcę wam powiedzieć jeszcze dodatkowo, że w związku z tym jubileuszem Sandomierz wrócił do swojego starego herbu, czyli do orła piastowskiego i wreszcie doczekało się miasto sztandaru. Sztandaru, którego nie miało do tej pory miasto, prawda? Z jednej strony jest właśnie ten orzeł piastowski, a z drugiej jest herb ziemi sandomierskiej. To są te takie pasy z gwiazdami, prawda? Dobrze. Panowie, proszę powiedzcie, dzisiaj gracie o 20:00 koncert, prawda? Dla sandomierskich fanów. Jaki to będzie repertuar? Czy to jest wiadomo? Przekrojowy. Tak? Całej naszej twórczości. Całej? Tak jest. Ile tych utworów mniej więcej będzie? Ile czasu może potrwać? Ktoś to liczył? Półtorej godziny mniej więcej. Półtorej godziny. Wpisałem. Do godziny 40 chyba nawet. Tak, no nieważne, tam nie będzie chyba ze stoperem. Jest około 15 utworów przygotowanych na ten wieczór, także tutaj jest właśnie czasowo do godziny 45, w zależności jak tutaj klimat będzie zbudowany przez muzyków. No i publiczność, tak, tak jest. To jest jedna strona medalu, a oczywiście. Tak druga jest. Strona medalu. Oczywiście. Nie myślę, że będzie atmosfera chyba dobra jak zwykle tutaj. Ja pamiętam, słuchajcie, bo jestem już człowiekiem, jak widać, wiekowym, prawda? Mieliśmy fantastyczne koncerty w tym, innego rodzaju, na przykład przez pewien czas mieliśmy rockowe koncerty. Był Namysłowski, Wróblewski i cała plejada muzyków z pierwszej półki tam, tych naszych jazzowych. Był Stasiu Sojka, po koncercie tu się odbywały takie jam session, prawda, i także tu te mury dużo pamiętają, ale to nie o to chodzi. Proszę panów, jeszcze mam takie pytanie. Czy macie już jakąś trasę, będziecie, gdzie dalej będziecie wędrować, czy już, jak to jest z tym waszym częstotliwością grania? Można zupełnie trasa cały czas powstaje, także tak, co chwilę kolejne koncerty gdzieś tam są w planach, gramy lada moment w Łodzi, potem jest to znaczy, zapraszani jesteście po prostu, tak? Są stałe jakby terminy potwierdzone, także na pewno nas w najbliższym czasie będzie można zobaczyć w Łodzi. W Łodzi, tak, jest, tam widziałem Warszawa, właśnie na tej waszej stronie, tak. Powolutku. Aha. Się potwierdzono ostatnio, że w marcu zagramy w Radiu Rzeszów. W Polskim Radiu Rzeszów, tak, mamy występ na żywo. Potem na pewno Konin, na pewno Gdańsk, na pewno Wrocław, na pewno Białystok, na pewno po prostu promujemy nową płytę, która nazywa się New World. New World, czyli nowy świat. Płyta tak. Na te nowe, trudne, dziwne czasy, które mamy obecnie. Tak. Jest to płyta, która jest bliska naszemu sercu. I teraz promujemy ją po prostu w całej Polsce, jak również i na świecie, także... No to normalna sprawa, jeżeli się wyprodukowało... W Holandii, w Skandynawii, to jest to, co mamy w planach. No, świetnie. No to cóż, dziękuję panom za przybycie do naszego grodu. My również dziękuję. I mam nadzieję, że tutaj będziecie, wywieziecie dobre wrażenia i satysfakcję z koncertu dzisiejszego. My życzymy miłego odbioru. A to dziękuję w imieniu fanów. Dziękujemy i bardzo. To my Envision. I ładnie zróbcie takie uścisk dłoni wspólnej, żeby to było, że to jest zespół, prawda? Tak. No, jeszcze jedna ręka za Marka. Za Marka, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki.